Music, fashion, traveling. Something for your mind, your body and your soul. Hej kochani, dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak dobrze wybrać buty na wysokim obcasie, jak się czuć w nich komfortowo i jak chodzić w nich, aby wyglądać jak kobieta po prostu z klasą. A więc zanim przejdziemy do filmiku, chciałabym się z Wami podzielić radosną nowiną. Jest to 10. odcinek na kanale Aleksowelowe, dlatego też mogliście usłyszeć nową muzykę w tle, która była przygotowana po prostu specjalnie na właśnie kanał Aleksowelowe. Mam nadzieję, że Wam się podoba. I co? Zaczynamy! Więc pierwszą rzeczą, która jest bardzo ważna, jest wybór buta do Waszej postawy. I ja wiem, że niektórzy mówią, że czasami lepiej jest zacząć od małego obcasa i po prostu później iść w górę. To u mnie na przykład w ogóle się nie sprawdza. Tutaj mamy jeden but, który jest bardzo, ale to bardzo niziutki. I tutaj można powiedzieć, że mamy drugiego buta, który jest o wiele wyższy. Ale mi się w tym bucie chodzi po prostu okropnie. Mi się noga chwieje. Ja nie wiem w ogóle, co ja robię na takim obcasie. A tutaj czuję się bardzo stabilnie i znacznie, ale to znacznie lepiej. Tak samo, jeżeli wybieracie buty na obcasie, musicie też pamiętać o platformie i o tym, co Was na przykład bardziej trzyma. Tutaj mam dla porównania dwa buty, które tak naprawdę wyglądają, że są takie same, prawda? Chociaż tutaj muszę Wam powiedzieć, że w tych butach platforma z przodu jest tak naprawdę tutaj, taka. To jest, niby wygląda, że jest taka, ale tak naprawdę platforma jest taka. W tych butach na obcasie możemy od razu poczuć, że platforma kończy się dopiero tutaj. Czyli mamy taką wysokość i taką. Ja muszę Wam powiedzieć, że w tych butach ja nie wytrzymuję więcej niż 2 godziny, a w tych mogę przetańczyć całą noc, dlatego też są takie troszkę zniszczone już. Dlatego co Wam mogę polecić, to możecie na przykład przy wybieraniu odpowiedniego buta, jeżeli to jest na przykład Wasz pierwszy wybór butów na obcasie, zostawić po prostu Waszą legitymację, zostawić klucze do domu, nie wiem, torebkę, cokolwiek, albo po prostu też jak jesteście z kimś, to po prostu powiedzieć, że ta osoba właśnie tutaj zostaje, a ja po prostu muszę wyjść z tego sklepu na tych butach na obcasie i przejść na przykład po całym centrum handlowym. Musicie powiedzieć, musicie wytłumaczyć, że przecież ja nie będę mogła zobaczyć, jak się chodzi w tych butach tylko po takich 2 metrach kwadratowych, tylko ja rzeczywiście muszę pochodzić trochę, tak? Przymierzcie te buty, zobaczcie, gdzie czujecie się po prostu najlepiej i wtedy wybierajcie takie buty. Pamiętajcie też, że nie tylko liczy się marka, z której kupujecie buty, ale to po prostu jak się w nich czujecie. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest Wasza postawa. I tutaj musicie pamiętać, jeżeli już stoicie na butach na obcasie, o 3 najważniejszych rzeczach. I są to tak. Proste nogi, pierś do przodu, ramiona do tyłu. Czyli proste plecy i cały ciężar na Waszych nogach. To są takie właśnie najważniejsze rzeczy, o których musicie pamiętać. Nawet jeżeli stoicie już na tych obcasach, macie te nogi właśnie wyprostowane, to postarajcie się po prostu na tych nogach przenieść cały ciężar na Wasze nogi właśnie. Poschylajcie się troszkę, powyginajcie się, pokręćcie po prostu ramionami, tak abyście były pewne, że Wasze nogi są stabilnie postawione na obcasach. Także jak macie również wyprostowane ramiona i pierś do przodu, ciało wygląda optycznie znacznie, ale to znacznie szczuplej. Dlatego to jest, myślę, bardzo też duży plus, ponieważ jak macie jeszcze buty na obcasie i ciało Wasze wygląda szczuplej, no to czego chcieć więcej? Teraz coś, na co na pewno wszyscy czekacie, czyli praktyka i to, jak już macie wybrane buty i to, jak już macie ustawioną pozycję, jak w tych butach po prostu chodzić. Więc najważniejsze jest to, aby nie chodzić, słuchajcie, niektórzy tak właśnie mówią, że trzeba chodzić właśnie palce, obcas, albo totalnie na płasko. Nie słuchajcie ich, nie słuchajcie ich, bo to jest najgorsze, co może być. Ja kiedyś jednak wywaliłam na oczach wszystkich ludzi, ponieważ usłyszałam takie coś i zaczęłam tak chodzić. Dlatego chodzimy obcas palce, czyli najpierw obcas idzie, a dopiero później przechodzi cała nasza stopa, tak? Obcas palce i to jest właśnie najważniejsze w całym uroku chodzenia na obcasach. Później, kolejne co jest bardzo ważne, nie chodzimy od razu, nie robimy ogromnych kroków. Wtedy możecie się poślizgnąć na tej nodze, która po prostu idzie do przodu i będzie bum. Ale właśnie jak zaczynamy, robimy malutkie kroczki, aby wszystko po prostu ładnie, wszystko ładnie, po prostu sprawnie wyglądało. I wtedy po prostu od małych kroczków możemy już zacząć robić normalne kroki, tak? Również, co jest bardzo ważne, to jest chodzenie na lekko, powtarzam, lekko zgiętych
kolanach. Tak samo, jeżeli nawet Wam będzie wygodniej, nie zginajcie kolan w ogóle. Zginanie kolan to jest tylko po to, aby na przykład kręcić lekko bioderkami. Dlatego musimy pamiętać, że nie zginamy kolan, chodzimy bardzo prosto na samym początku, bo wiecie, jak kobieta chodzi i jeszcze zgina kolana, to wygląda jak taka po prostu pokraka. Ja mam wtedy taki ubaw, kiedy się na to patrzę. To jest po prostu najgorsze, co może być. Właśnie zgięte kolana i taka pozycja, o, nie pochylamy się, słuchajcie. Chodzimy prosto, pierś do przodu, ale ramiona oczywiście do tyłu, tylko że one nie mogą być takie, o, prawda? Tylko po prostu delikatnie luzujemy je, tylko żeby pamiętać, że plecy mają być po prostu proste. A kolejna ważna sprawa to jest chodzenie po schodach. Jeżeli mamy do czynienia właśnie z czymś takim, to musimy pamiętać, że nie idziemy po prostu po tych schodach na prosto z naszymi obcasami, chociażbyśmy bardzo tak chciały, kobietki moje. To musimy pamiętać, że na przykład trzymamy się najpierw obręczy, po lewej czy po prawej stronie, nieważne, ale po prostu przekładamy nasze ciało w drugą stronę i schodzimy równiusieńko, po prostu lekko idąc na ukos, ale cały czas idąc prosto. To jest najważniejsze, praktyka, 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 tak jak mówiłam, mierzenie buta w sklepie i później przejście się długą ścieżką naokoło centrum handlowego na przykład, ale też co jest najważniejsze, to praktyka w domu. Czyli na przykład jak już zbliżamy się do pory sylwestrowej lub macie też, nie wiem, studniówkę, to najważniejsze jest, aby minimum 2 miesiące, no minimum miesiąc wcześniej kupić te buty i po prostu je rozchodzić i chodzić w nich jak najwięcej się da, czyli na przykład po domu nawet, jeżeli chodzicie, tak, nie wiem, zakładacie po prostu te buty, żeby one też przystosowały się do Waszej stopy. Najważniejsze jest właśnie rozchodzenie, ponieważ później idziemy do kolejnego punktu, który się nazywa zdrowie i dbanie o Wasze stopy. Tak samo właśnie, jeżeli kupujecie buty tydzień wcześniej, przechodzicie w nich raz i pomyślicie, a będą super, idziecie na imprezę, ubieracie te buty i po 2 godzinach nie możecie już po prostu w nich chodzić, ponieważ porobiły Wam takie wielkie to otwarte rany. I co wtedy, prawda? Najważniejsze jest, żeby zawsze mieć ze sobą plastry. Jeżeli wiecie, że będziecie chodzić na obcasach, bierzcie ze sobą zawsze plastry i wazelinę. Wazelina zrobi to, jeżeli już czujecie, że coś tam może się Wam dziać właśnie na stopie. Smarujecie wtedy tą właśnie ranę wazeliną. Tam zawsze też, słuchajcie, balerinki. Ja wiem, że no... ja lubię przychodzić na imprezę, właśnie wystrojona super, na przykład z butami na wysokim obcasie, ale ja wiem, że na przykład za parę godzin już wszyscy i tak będą pijani, już wszyscy i tak nie będą się patrzeć na to, kto jak wygląda. Dlatego ja zawsze wtedy mam ze sobą balerinki, żeby po prostu moje nogi odpoczęły, żeby potańcowały sobie fajnie, luźno, nie zwracając w ogóle uwagi na nic. Też jak już na przykład przyjdziecie na przykład z jakiejś imprezy, z całej nocy po tańcówki, dajmy na to, tak, no to musimy pamiętać, aby te nóżki, żeby o te nóżki po prostu zadbać. I ja tutaj, co mogę polecić, to jest, jeżeli Wasze nogi właśnie rzeczywiście czują się takie bardzo ciężkie, to ja lubię na nie posmarować coś takiego. To jest taki kremowy żel do stóp i to jest taki żel do stóp, który jest bardzo, ale to bardzo chłodzący i jest taki miętowy, naprawdę. I wtedy nóżki mogą tak fajnie właśnie wypocząć. Niby wypocząć, prawda? Również, co jest bardzo ważne, to jest rozmasowywanie ich. I ja tutaj znalazłam dla Was taki filmik właśnie na YouTubie, który Wam podziękuję oczywiście na dole. 5 minutek. Wydaje się, że jest dużo, ale to jest 5 minutek i tam właśnie kobieta pokazuje, jak zdrowo rozmasowywać Wasze stopy, kiedy właśnie chodzicie na obcasach, po to, aby te nogi były, po to, abyście mogły więcej chodzić na tych obcasach, tak? Żeby nic z tym nóżką się nie stało. I najważniejsze, o czym musicie zawsze pamiętać przy zakładaniu butów na obcasie, jest to, słuchajcie, pewność siebie. I nawet mimo to, że jej nie macie, wiecie jeszcze, że nie rozwinęliście tej pewności siebie, którą bardzo byście chcieli mieć, to po prostu udawajcie, naprawdę, nałóżcie taki cudowny uśmiech na Waszą twarz, popatrzcie się wzrokiem zabijającym wszystkich i pokażcie im, że Wy potraficie. Ja osobiście bardzo lubię buty na obcasie, ponieważ one właśnie same w sobie dodają mi właśnie takiej kobiecości i pewności siebie. Uważam, że każda kobieta powinna chociaż raz w życiu nosić takie buciki, żeby poczuć po prostu tą swoją kobiecość. I pamiętajcie, że czym wyższe buty, tym bliżej Boga, dlatego nic Wam się nie może stać złego.
Kochani, mam nadzieję, że uwzględniłam wszystkie rzeczy, których właśnie szukaliście w tym wideo. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście, to kliknijcie teraz subskrybuj, aby być na bieżąco z moimi nowymi filmikami. Jest to kanał taki bardzo lifestyle'owy, również powiązany z modą, dlatego zapraszam Was serdecznie. A wszystkim moim widzom bieżącym serdecznie dziękuję za oglądanie i całuję Was cieplutko, życzę miłego weekendu i miłego tygodnia, miłego życia, na obcasach oczywiście. Powodzenia wszystkim, pa! Hello,